Cześć, witam Was w grze Scrap Mechanic i w tej serii będę pokazywał Wam najlepsze kreacje społeczności, czyli rzeczy, które wybudowałem nie ja, tylko kompletnie inni ludzie. I jeżeli chcecie, aby Wasz pojazd się tutaj pojawił, czy budowla, czy cokolwiek, czym warto się pochwalić, po prostu podsyłajcie save'y, może z krótkim opisem, czy tam nawet bez opisu, na maila, to wtedy z chęcią coś takiego pokażę w następnych odcinkach. I oczywiście link do każdego autora będzie w filmie, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć z innej perspektywy to, czy po prostu zobaczyć, co też autor robi u siebie na kanale. I powiem Wam tak, w każdym odcinku będę prezentował trzy rzeczy. Chciałbym, żeby te rzeczy były dosyć różnorodne, czyli na przykład, jeżeli mamy tutaj taki bardzo fajny czołg, to nie będzie w odcinku na przykład trzech czołgów, i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, na pierwszy ogień czołg, zobaczcie, jak on zarąbiście jest zrobiony, jest naprawdę gigantyczny i może wsiądźmy do niego i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Na początku to powinno być tak i wtedy sobie wciskamy ten przycisk i jesteśmy, jak widzicie, w środku. Usiądźmy sobie tutaj trójką, zamknijmy klapę, tak to się prezentuje i naprawdę ma fajny bajer, ponieważ zobaczcie, teraz mogę sobie skręcać wieżyczką w miarę. Widzicie, jest to całkiem fajnie zrobione, ale jeżeli wciśniemy, czekajcie, muszę Wam to pokazać z bliska, jeżeli wciśniemy klawisz, czekajcie, czwórka, to się włącza taka blokada i dzięki temu, jeżeli teraz wciskam właśnie A, idę do kierowania wieżyczką, to po prostu jest to zablokowane. Jest to bardzo fajny motyw, podoba mi się to. Widzę, że czołg był robiony jeszcze przed aktualizacją na malowanie, bo wydaje mi się, żeby po prostu autor to pomalował, ale sprawdźmy, jak to jeździ. Też ma bardzo fajny mechanizm jeżdżenia, ponieważ mamy podzielone, pierwszy przycisk odpowiada za lewą część czołgu, czyli właśnie no, lewą część, a drugi przycisk odpowiada za prawą. I jeżeli na przykład wciśniemy sobie lewą, to wtedy czołg będzie nam skręcał w lewo. Widzicie? Tak jak prawdziwe czołgi to robią. A jeżeli wciśniemy na przykład sobie, uwaga, jeżeli wciśniemy sobie dwie gąsienice, czyli lewą i prawą, czołg zacznie nam jeździć do przodu. I jeżeli na przykład będziemy chcieli skręcić, to wciskamy sobie, wyłączamy jedną gąsienicę i możemy od razu na przykład obrócić się o 180 stopni i jechać w drugą stronę. Powiem Wam, że jest to troszeczkę dziwne, ale idzie się przyzwyczaić. Powiem Wam, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, powiedzmy sobie może do przodu. Nie bez przyczyny wybrałem to miejsce na pokazanie, ponieważ jest tu bardzo mało tych kamyków i tak dalej. Ale no jest ok, naprawdę jest ok, podoba mi się ten czołg. Co jeszcze mogę powiedzieć, tam był taki malutki, gdzieś tam, właśnie jeszcze była jedna kreacja autora, ale chciałem się skupić na tej. Na przykład zadbano o coś takiego, żeby mieć dobry widok, widzicie, można nawet sterować sobie z pierwszej kamery i też to będzie, jakoś tam działało. Oczywiście wiadomo, że lepiej jest skorzystać z tej kamery innej. Tutaj mamy silniki, opiera się to na 6 silnikach. Mogę pokazać Wam, jak to jest połączone wszystko, tylko czekajcie, bo troszeczkę się zbagowałem. Ok, i tutaj mamy po prostu silniki podłączone wszędzie, chociaż nie wiem, po co te koła na samej górze mają się kręcić, ale ok, widzicie, jest tu całkowity syf. Oczywiście to się otwiera, można sobie po prostu wejść tutaj. Co jeszcze jest ciekawego do pokazania? Chyba nic. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobre wykonanie. Nic więcej chyba nie potrzeba o tej rzeczy mówić. Oczywiście się chciałem wyjść, żeby Wam pokazać ostateczną wersję. Aha, właśnie, już wiem, co było nie tak. Czekajcie, to nie to. To było to, dokładnie. Dlatego nie mogłem wyjść wcześniej. Trzeba o takich rzeczach pamiętać. Dobra, także tak się prezentuje czołg. Możecie, właśnie, proszę Was o to, żebyście ocenili z tych trzech rzeczy, która Wam się podobała najbardziej, a my przechodzimy do kolejnej budowli. Okej, jesteśmy, jak widzicie, na pustyni, wywiało nas bardzo, bardzo daleko, a to dlatego, że tutaj mamy taką bardzo ładną posiadłość, którą postanowiłem Wam oczywiście zaprezentować. Tutaj mamy jezdnię, chodnik, i wchodzimy do tego przepięknego domu. Jak widzicie, było to już robione po aktualizacji z dodaniem kolorów, czyli całkiem niedawno. Dobra, wejdźmy sobie do środka, zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Średnio już oświetlone jest to, muszę przyznać,
ale o, fajne, fajne dróżki są zrobione, tylko po co są dróżki zrobione? Chyba, że to jest, nie wiem, swego rodzaju taki dywan, nie będę w sumie oceniał, bo nie wiem. Tutaj mamy kuchnię. Możemy sobie lodówkę otworzyć, mamy jakieś tam super zapasy, wszystko fajnie wygląda, także zamknijmy ją. Bardzo dobrze jest to zrobione, tutaj mamy światełka, tutaj także światełka, tutaj mamy kuchenkę. Palniki niestety nie działają, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli byśmy wcisnęli, to tutaj na przykład mógłby się wysuwać taki pomarańczowy klocek na to. To by był całkiem dobry pomysł. Tutaj mamy obudowę, mamy oczywiście zlew, tutaj mamy, w sumie nie wiem co to jest, znaczy wiadomo, to są te urządzenia do, wiecie, okręcania innych bloków, ale co to ma symbolizować, to nie mam pojęcia. Tutaj mamy fajny, duży stół. Zobaczmy co mamy w innych pomieszczeniach. Zacznijmy może od garażu. Tutaj jest garaż i widzę, że gościu skorzystał z tego samego sposobu, z którego na przykład ja korzystam, czyli jak zrobić, żeby przycisk był z dwóch stron, po prostu dać go w takim bloku, z którego będzie dostępny z tych dwóch stron. I tutaj możemy sobie zaparkować jakiś samochód, czy po prostu coś innego. Jakiś po prostu niewielki pojazd. O! Czy to się zamknie? Uwaga! Dobra, powiedzmy, że to się zamknie, może samo się zamknie zaraz. Tutaj mamy, i właśnie tu miałem problem, bo nie wiedziałem jak to opisać, co to w ogóle jest. Wydaje mi się, że to jest jakaś może sypialnia, tylko no trudno wyobrazić sobie sypialnię, z której po prostu będziemy widzieli toaletę, całą toaletę, do toalety za chwilę dojdziemy. Także jeżeli macie pomysł, co to może być za miejsce, jasne, to może być taka kanapa, coś w tym stylu, tylko po co w sumie ta kanapa, jeżeli, zresztą za chwilę zobaczycie, dlaczego nie wydaje mi się, żeby to była kanapa. Wejdźmy sobie do łazienki. Łazienka też jest bardzo ładnie zrobiona. W ogóle byłem zaskoczony tym lustrem, że można oczywiście coś takiego zrobić. Powiem wam, że ja pokazuję te budowle z dwóch powodów. Żeby pokazać wam, że można w Scrapie tworzyć naprawdę fajne rzeczy, które dla mnie na ten moment są nieosiągalne. Chociaż próbuję coś tam wykonywać. I po drugie pokazać wam naprawdę fajne rozwiązania, jak na przykład pomysł z lecącą wodą z kranu. I zobaczcie, mamy oczywiście różne kolory tej wody, chociaż to powinno być chyba w jednym kolorze, ale mamy po prostu bloczek postawiony, pokazany, że hej, woda leci aktualnie. To jest bardzo dobry pomysł, podoba mi się to. Mamy oczywiście toaletę, mamy prysznic, z którego w sumie nic nie leci. Powinno być na przykład, ja bym dał coś takiego, jeżeli mogę ulepszyć jakoś bardziej to bym po prostu dał coś takiego i wtedy by woda leciała i to by było spoko. Albo dał na przykład taką małą rurkę. Uwaga, uwaga, pyk i pyk. O, i to by chyba było bardzo dobre. Nie wiem, czy takie ulepszenie autor zaakceptuje, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. I teraz mamy schody na górę tutaj i tutaj. Wejdźmy sobie może najpierw tutaj. Mamy taki kącik rozrywkowy, jak widzicie, to jest chyba telewizor, tylko trochę ten taki telewizor jest wąski, ale spoko. Niech sobie taki będzie, możemy sobie oczywiście usiąść, coś tam pooglądać, tu chyba nic nie ma, dokładnie, to jest po prostu taki pic na wodę, że jakieś tam dekodery, DVD czy Blu-raye, żeby sobie tutaj były. Oczywiście mamy fajne ściany pomalowane, także zostało nam tylko wejście tutaj na górę i zobaczenie ogrodu. Okej, ojojoj, schody są tutaj naprawdę też fajnie zrobione, oczywiście one są zrobione za pomocą tych kółeczek, kurde, niestety oczywiście nie pamiętam nazwy. Aha, one po prostu są z tym połączone. Bardzo cwane i bardzo ciekawe, bo jednocześnie można coś tam, mogą coś tam imitować, a z drugiej strony mogą być użyteczne i robić jako schody. Także kolejny fajny pomysł na zrobienie schodów to jest właśnie to. Dobra, i tutaj mamy, tak, mamy takie barierki, możemy sobie zobaczyć na tą przepiękną pustynię. Naprawdę fajny widok. Możemy sobie wyjść tutaj na taras. Mamy oczywiście parę kwiatków. Możemy nawet wyjść na dach, co jest bardzo ciekawe. Mamy tarasik tutaj. Tutaj także mamy barierki. I tutaj mamy taki ogród. Ogród, jest dużo trawy zasianej. Jakieś tam inne roślinki. W sumie nie wiem nawet co to jest. I mamy drugi taras. I powiem wam, że najbardziej spodobało mi się chyba to. To wykorzystanie. Wykorzystanie właśnie znowu tych kółeczek. Bum, czekajcie, gdzie to jest? To jest z tej strony. Oczywiście to jest ukryte tutaj, ale bardzo, bardzo fajny pomysł. Na pewno będę to wykorzystywał w przyszłych swoich
budowę, albo naprawdę można zrobić fajny element dekoracyjny. Sobie patrzcie, wchodzimy tutaj i bum, jak to przepięknie po prostu wygląda. I teraz pójdziemy do ogrodu, to będzie ostatnia część tego domu i przechodzimy do ostatniej, wydaje mi się, najlepszej w tym odcinku rzeczy i która nawet jest chyba nazwana w tytule, tak mi się zdaje. Mamy ogród, po prostu trawa, nic więcej ciekawego, tak się prezentuje, jeszcze na sam koniec pokażę wam, tak się prezentuje cała posiadłość. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiona, tylko nie wiem, gdzie jest sypialnia, naprawdę, czy tam to jest sypialnią? Jeżeli tak, to zostało ulokowane w dosyć dziwnym miejscu. Okej, przechodzimy do ostatniej rzeczy w tym odcinku. I bum, jesteśmy z powrotem, zobaczcie na to. To jest po prostu poezja, patrzenie na to coś. Oczywiście z tego, co widziałem, to było to zrobione jeszcze przed aktualizacją kolorowania. Tak, to można by było dodać jakieś tam inne kolorki, ale i tak robi wrażenie. I najlepsze jest to, że ten pojazd lata. Tak, ten pojazd lata bez problemu, znaczy z problemami. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, dlatego też wybrałem taką płaską nawierzchnię. Ale spoko, wejdźmy może do środka, bo zobaczycie, jak to fajnie się prezentuje. Otwieramy drzwi, oczywiście otwierają się bardzo powoli i gdy wchodzimy tutaj, od razu, nie wiem, tak mi się kojarzy to z Gwiezdnymi Wojnami, wiecie, te silniki wszędzie, te jakieś rury i tak dalej. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Może usiądźmy sobie, tak się to prezentuje. Cztery pierwsze przyciski odpowiadają nam za silniki. Może oddalę troszeczkę, zamknijmy sobie te z tyłu drzwi. Tutaj mamy zamknięte. Siódemka odpowiada nam za taką podpórkę. Widzicie, że ona jest tutaj, widzicie? I ona się tutaj chowa teraz. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Schowajmy to, bo za chwilę będziemy po prostu tym startowali. Pod siódemką mamy skrzydła. Też zarąbisty pomysł. Naprawdę fajnie to wygląda. Przepraszam, że ja się tym tak jaram, ale wow. Gościu naprawdę musiał długo siedzieć, oczywiście link do autora będziecie mieli w opisie. Skrzydła sobie może schowajmy, później je, jeżeli uda nam się wzbić w powietrze, to je użyjemy tych skrzydeł. I teraz mamy, o widzicie, silniki mi się włączyły z tyłu, czyli teraz będę mógł po prostu sobie lecieć, znaczy pojazd będzie się przesuwał do przodu. Jeżeli na przykład wezmę coś takiego, to widzicie, że powoli będzie to się stawało. I teraz na przykład widzicie, jedynka silniki tutaj, dwójka silniki tutaj, o. Widzicie? Kurde, one są troszeczkę ukryte, ale są tam po prostu te silniki. Trójka mamy kolejne silniki i czwórka też gdzieś są na pewno te silniki. O, widzicie? Są. Dobra, chociaż... Okej, spróbujmy tym polecieć. Może mi się uda. Czekajcie, może się najpierw rozpędzę. Rozpędzę i... Czy poleci to? X-Wing, leć! Leci X-Wingu! Dobra, lecimy! Zobaczcie, lecimy, naprawdę to się dzieje. Powiem wam, że ile czasu spędziłem na robieniu samolotu, który nie chciał latać, a wystarczyło po prostu zrobić coś takiego. Oczywiście ma problemy jeszcze ten X-Wing, bo trzeba cały czas trzymać trzy klawisze naraz i średnio to po prostu... Wow, czekajcie, bo coś się stało, ale spokojnie, nie poddajemy się, widzę, że jakiś lag był, ale próbujemy cały czas polecieć. Nie mam pojęcia, w jaki sposób tym skręcać, przyznam szczerze, bo... O, nie, dobra, strzałka AID działa, dobra, spróbujemy tym jakoś zakręcić, na spokojnie, okej. Żeby teraz coś się uspokoiło. Brakuje mi właśnie, że często ten X-Wing się przechyla po prostu do góry nogami i średnio to po prostu można nad tym zapanować, ale spoko. Jeszcze jeden lot, spróbujmy. Ja w ogóle widziałem, że gościu tym latał, tak wiecie, bez problemu. Ale to pewnie dlatego, że był twórcą tego, ja po prostu próbuję to pokazać. Ale lata, oczywiście możemy sobie teraz... Skrzydła, którym to były skrzydła, czekajcie. O, teraz sobie zrobimy skrzydełka, tylko jest jeden problem, ponieważ się ten pojazd zablokował. Weźmy może go tutaj, chyba da radę wystartować, tak mi się zdaje. Aha, w tą stronę, no super X-Wingu, nie chciałem, żebyś tak latał. Czekajcie, może mi się jakoś to uda zrobić, może wystartujemy jeszcze. Wejdę jeszcze raz do środka, tylko sobie wejdę powiedzmy inną stroną trochę, na przykład tutaj. Zobaczcie, tu są jakieś okablowania i tak dalej. Także wbijamy do środka. Skrzydła jak są?
Czekajcie, szóstka, okej, okay. Powiedzmy, że ja wiadomo bym musiał w powietrzu te skrzydła dopiero tych skrzydeł użyć, bo brakuje mi tutaj odpowiedniego słowa, ale powiem wam, że tak, mam jedną rękę, drugą trzymam na myszce i po prostu muszę trzymać cztery klawisze naraz, to nie jest łatwe, powiem tak, to nie jest łatwe. Dobra, wow, o kurde, dobra, on się, co jest, co, nie, co się w ogóle stało? Okej, okay. Lecimy. Powiem wam, że inaczej się nim teraz kieruje, jeżeli ma użyte te skrzydła. I znowu przez przypadek wcisnąłem klawisz E. No widzicie, da się tym latać. Potrzeba po prostu troszeczkę wprawy. Ja tej wprawy, przyznam się, nie mam. Okej, okay. No powiem wam tak, inaczej się nim lata, jeżeli ma skrzydła rozłożone. Tak, o wiele łatwiej jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, lecąc z bokiem, kompletnie nie mając, nie panując nad tym pojazdem. Okej, okay, spokojnie, damy radę, spróbuję jeszcze tym polatać troszkę. Okej, okay, dobra, nie ma sensu, oczywiście linki do autorów będziecie mieli w opisie, jeżeli będziecie chcieli sobie po prostu polatać tym X-Wingiem. I przypominam, że jeżeli chcesz, żeby twoja budowla, czy też twój pojazd, czy twoje cokolwiek, co zbudujesz w skrapie, pojawiło się w następnym odcinku, podeślij to na maila, możesz na przykład dodać swój kanał, to wtedy oczywiście zamieszczę go w opisie. Chcę po prostu, jeżeli ktoś tu tworzy fajne rzeczy i chce, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, żeby to zobaczyli i przy okazji może na przykład ktoś zasubskrybuje twój kanał, no to jest bardzo dobry pomysł, tak mi się zdaje. Dobra, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, czy w ogóle sam pomysł wam przypadł do gustu, bo także to jest taki testowy odcinek, że nie buduję, tylko po prostu pokazuję budowle innych. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia niedługo.